Cześć! Kłaniam się nisko i witam Was w kolejnym odcinku ósmego biegu. Dziś będzie o testach serii DTM. O testach, w których udział bierze nie tylko Robert Kubica, jeśli chodzi o polskich kierowców, ale też Robin Rogalski. No i o tym, co dzieje się na torze w Jerez, o tym, jak musimy do tego podchodzić w kontekście i jednego, i drugiego polskiego kierowcy. Powiem Wam już za chwilę. Najpierw króciutkie intro. Deutsche Tourenwagen Masters, tak brzmi pełna nazwa cyklu DTM, czyli cyklu, w którym najprawdopodobniej w przyszłym roku będzie, udział, będzie brał udział Robert Kubica. No a jak na razie Polak samochód tejże serii testuje. No i jak my mamy te testy traktować? Przede wszystkim nie możemy ich traktować jako castingu dla Polaka. To raczej jest troszkę w drugą stronę, czyli to Kubica sprawdza czy samochód tego producenta, czyli BMW jest szybki, czy ten zespół pracuje w taki, a nie w inny sposób, czyli czy to wszystko będzie odpowiadało kubicy, no bo to nie wygląda w sposób taki, że BMW... Na podstawie tego testu podejmie decyzję, czy chce zatrudnić kubicę, czy nie. Ja jestem przekonany, że oni u siebie Polaka chcą mieć za wszelką cenę. No i teraz piłeczka jest po stronie kubicy. No ale po co jeszcze? Ten test jest polskiemu kierowcy? No, właśnie przede wszystkim po to, żeby sprawdzić tę etykę pracy między innymi na przykład o której tak często mówili w zespole William'sa, aby sprawdzić w jaki sposób to, co on mówi inżynierom, w jaki sposób przekłada się na to, co za chwilę widzi w samochodzie, o ile to oczywiście są rzeczy, które szybko da się zmienić. Chcę zobaczyć, jak wygląda w ogóle system i a cała atmosfera i środowisko pracy w tym zespole, bo to dla kierowcy wyścigowego, który jeszcze przez ostatni sezon został tak brutalnie doświadczony przez zespół Williamsa, jest na pewno bardzo ważne. Trzeba się poznać, trzeba zobaczyć, w których obszarach można się poprawić, w których obszarach jest idealnie tak, aby ta ewentualna współpraca w sezonie 2020 od samego początku wyglądała jak najlepiej. To są teoretycznie testy młodych kierowców, no ale to nie do końca tak wygląda, że tam sami młodzi kierowcy jeżdżą. Polakowi lat oczywiście nie wytykamy, no ale to nie chodzi o to, że tylko 19, 20 czy 20 latków w tych testach jeżdżą, one tak się nazywają, ale jakby idea ich jest troszkę inna. Oczywiście różni kierowcy na przestrzeni lat byli w tych testach sprawdzani i nie zawsze oczywiście też to oznaczało to, że oni za chwilę do serii DTM weszli, więc to, że oprócz Polaka jeździ pan Nick Jeloli, to nie oznacza, że on będzie jeździł w DTM w sezonie 2020. Pan Jeloli to jest człowiek związany z Racing Point. Gdzieś tam pojawiły się od razu informacje, no to pewnie to jest wszystko jakoś powiązane, no ale nie, to już za grubo idziemy, jeśli chodzi o te powiązania. To, że on współpracuje z ekipą Racing Point, to nie oznacza, że za chwilę też Racing Point ogłosi, że z Kubicą współpracować będzie. Test bardzo przydatny dla polskiego kierowcy, bo każdy teraz kilometr w nowym dla niego samochodzie będzie cenny. Ktoś powie: "No ale przecież Kubica jeździł DTM-em w sezonie 2013, testował samochód z tamtego roku." Tak, ale były to kompletnie inne maszyny, przede wszystkim silnikowo wtedy v semeczki pod maską, no a teraz to już takie ugrzecznione, ale wciąż piekielnie szybkie 2.0 uturbione od sezonu 2019 to też jest pewna nowość, którą jeszcze te zespoły poznają i ten pierwszy sezon może nie do końca był e, miarodajny, jeśli chodzi o to, na co poszczególny zespół e, stać. Widać to było choćby po e, zespole Astona Martina, który gdzieś tam raczej dalej niż bliżej e, jeździł w tej, w tej serii, jeśli chodzi o, o wyniki. E, więc każdy kilometr zaliczony przed ewentualnymi startami w sezonie 2020 po prostu Polakowi się e, e, przyda. No a jeśli zapytacie mnie co z tymi, co z ogłoszeniem sezonu 2020 w kontekście DTM-u i jak my mamy traktować ten test czy jako prawie potwierdzenie tego, że Kubica będzie jeździł w DTM-ie? Ja myślę, że tak, że tak to powinniśmy traktować tylko jakiś kataklizm albo jakieś nagłe, dziwne wydarzenie mogłoby sprawić, że Kubicy w DTM-ie w sezonie 2020 nie zobaczymy. No i wszystko wskazuje na to, że zobaczymy go w samochodzie marki BMW, bo w Audi raczej do większych zmian w kontekście kierowców nie dojdzie, chyba, że w tym zespole, tym nie do końca fabrycznym tam jakieś roszady pewnie będą, choćby Pietro Fittipaldi nie wie, co będzie jeszcze robił do końca w przyszłym Sezonie. No i myślę, że jednak lepiej Kubicy byłoby w tym kontekście jeździć w BMW Niżni w zespole klienckim w Audi, choć oczywiście do czego jeszcze dojdziemy, Samochody Audi były na przestrzeni sezonu 2019 szybsze od BMW, ale spokojnie nie ma co się denerwować. Co z testami? Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że testy w Formule 1 wyglądają tak, że zawsze ktoś tam jakiegoś screena z tych testów, czy to ekipa 11F1, wrzuci na przykład na Twittera, czy gdzieś z innych różnych źródeł, a to wideo, a to, a to właśnie screeny ekranów z czasami można gdzieś dorwać, no niestety tutaj wszystko wskazuje na to, że dostępu do tego mieć nie będziemy, tylko jakieś przecieki, tylko informacje prasowe od zespołów i jakieś wypowiedzi kierowców w nich zawarte i to raczej tyle, trochę będziemy musieli poczekać, aby w pełni poznać sytuację, w pełni to i nigdy nie poznamy w zasadzie, aby jakkolwiek dowiedzieć się jak te testy poszły w kontekście polskiej Kierowców do tego drugiego kierowcy zaraz dojdę i parę słów o nim powiem. No, ten dzisiejszy odcinek to jest takie tylko liźnięcie tematu DTM. O, o tej serii jeszcze sobie dużo będziemy mówić na pewno w najbliższym czasie. No właśnie, jeżdżą po to, że Heres panowie Niki Jaloli o nim już powiedziałem. To jest kierowca, który już od pewnego czasu współpracuje. Z BMW wygrał jedną z chińskich serii samochodów GT. Kierowca szybki, ale kierowca już nie jakiś przesadnie młody, bo on chyba jest w moim wieku, jeśli się nie mylę, nawet mój rocznik 9.0. Żeby nie było, ja jestem wciąż młody, ale no już nie najmłodszy i w kontekście bycia kierowcą wyścigowym, no to też ten wiek to już nie jest nic imponującego. Imponujące to było jak Max Verstappen w wieku 17 lat debiutował w Formule 1, a nie tam 20 dwudziestoparolatek. No i co? Audi, tak jak mówiłem, raczej swojego składu mocno zmieniać nie będzie, siedmiu kierowców przywiozło na ten test, BMW kierowców dwóch, Kubice i pana Jeloliego, ale gdzieś tam pojawiały się informacje, że może jeden z kierowców też BMW wsiądzie i będzie jako taki punkt odniesienia jego czas i jego zachowanie na to, że zachowane właśnie wobec tych dwóch kolejnych panów Kubice i Jelonejego, ale nie jest to potwierdzone. Pewnie wkrótce coś się w związku z tym też okaże. Ciekawostka, jeśli chodzi o zespół BMW w zeszłym sezonie pod koniec ubiegłego roku, też takie testy oczywiście się odbyły. Czterech zawodników jeździło i jeden z nich znalazł się. W składzie BMW na ten sezon to jest pan Sheldon van der Linde, kierowca z Republiki Południowej Afryki. Kierowca bardzo młody i, i całkiem szybki, choć ten sezon jakiś przesadnie udany dla niego nie był. Ale, ale spokojnie, seria DTM to jest seria naprawdę bardzo wymagająca. No i w tych wymagających warunkach musi odnaleźć się niejaki Robin Roganski, czyli. Kierowca, no właśnie, też bardzo młody, 19 lat na karku, zaledwie od 3 lat, z tego co widziałem, dopiero zajmuje się zawodowo motorsportem. Wcześniej, to też ciekawostka, o której nie miałem, nie miałem pojęcia, chyba w wywiadzie ze sportowymi faktami to wyczytałem, że Pan Rogalski zajmował się breakdensem wcześniej i to z całkiem dużymi sukcesami, albo breadgęsem, jakby to powiedział Andrzej Lepper, czyli taniec na głowie. To już dosyć stary taki, nie wiem, czy hit internetu, ale ale kiedyś tym sieć żyła takimi wypowiedziami. Wracając do, do Robina, to jest kierowca, który mimo tego bardzo małego doświadczenia, bo to jest doświadczenie wręcz znikome jeśli chodzi o porównanie jakie doświadczenie i ile kilometrów przejechali jego rówieśnicy w jakichś gokartach czy innych juniorskich seriach, no to naprawdę Robin jest szybki i w zeszłym sezonie, w tym sezonie, w sezonie 2019 wygrał e, serię Audi R8 Cup. No i w nagrodę dostał test właśnie za kierownicą samochodu Audi w, w tych testach. No i bardzo ciekawe, jak mu pójdzie. Oczywiście w kontekście sezonu 2020 to nie jest tak no, na 99% kierowca rozpatrywany w kontekście jazdy w zespole Audi w DTM, ale w kontekście przyszłości. No to jest kapitalna. Wiadomość, bo dobry występ na takich testach w jego przypadku naprawdę może otworzyć wiele drzwi. I trzymamy kciuki. Ja postaram się, zrobieniem parę słów, zamienić, tak aby po testach parę informacji prosto od niego wam przekazać. Także na pewno po testach też jakiś film, film nagram. Więc trzymamy kciuki za dwóch Polaków, ale wygląda na to, że jak na razie jeden z nich tylko, no albo aż jeden z nich w sezonie 2020 wyląduje w DTM. To jest naprawdę duża sprawa, że, że Robin testuje samochód takiej klasy, w takim wieku, z takim doświadczeniem. To nie zdarza się często w przypadku polskich kierowców, to już nie zdarza się w zasadzie w ogóle. No a jeśli chodzi o samochód BMW, no to ktoś może powiedzieć, że no ale co to jest za zespół, jeśli. W ubiegłym sezonie wszystkie trzy zespoły BMW przegrały z y, y, każdym z zespołów, y, tym takim w pełni fabrycznym y, Audi. No i rzeczywiście tak było, ale Początek sezonu BMW był dobry, parę wyścigów wygrali. Były później pewne kłopoty, ale to jest tak jak mówiłem, wciąż młoda konstrukcja, bo w sezonie 2019 dopiero te uturbione jednostki się pojawiły, więc spokojnie, to nie jest tak, że Kubica przesiada się z Williamsa Formuły 1 do Williamsa serii DTM. Absolutnie nie o to chodzi, to nie jest ten case. Tutaj bardziej chodzi o to, że BMW na pewno będzie rosnąć w siłę. Poprzedni sezon nie do końca udany, ale spokojnie. Jeśli Kubica będzie jeździł w BMW, to na pewno będzie miał szansę powalczyć czasami o zwycięstwo. Jak często, w jakich okolicznościach? No i czy on sam bardzo szybko, a może szybko, a może wolno się odnajdzie w tej serii, no to już są inne pytania na część z nich odpowiedzi poznamy już w najbliższych miesiącach tak można by powiedzieć jak sezon DTM się zacznie. No dobrze, to tyle dzisiaj ode mnie bardzo krótki odcinek, tak mi się wydaje, że krótki. No i co, wracam do was po testach DTM. Trzymamy kciuki, mam nadzieję, że wszystko pójdzie tam zgodnie z planem no i będziemy już dużo mądrzejsi, jeśli chodzi o to jak będzie wyglądał plan wyścigowy. Roberta na sezon 2020, oczywiście kciuki trzymamy też za Robina Rogalskiego, a ja tymczasem się z Wami żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia już wkrótce.